Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granata Planszy. I dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek, dlatego że napisał do nas Rafał. I w sumie ten mail tak czeka od 10 sierpnia na to, żeby na niego odpowiedzieć. I zastanawialiśmy się, czy warto, znaczy ja się zastanawiałem, czy warto odpowiadać odpisując na tego maila, czy po prostu nagrać o tym odcinek, bo w sumie pytania, które zadał Rafał, są bardzo, bardzo fajne i myślę, że możemy coś z tego jakby o tym trochę powiedzieć, nie? Ja całe szczęście nie musiałem się nad tym zastanawiać, bo o tym mailu dowiedziałem się dzisiaj, ponieważ nie bardziej polowe rzeczy na głowie. No, nie patrzyłeś na skrzynkę po prostu, nie? Natomiast tak, faktycznie ja powiedziałem, że może taki odcinek nagramy, bo po prostu fajne pytania do Rafał i myślę, i tak się zastanawiałem nad odpowiedziami nad tym pytaniami, więc pomyślałem, czemu nie odpowiedzieć na niego wspólnie z Ciuńkiem. A ja jestem Windziarz. Tak, ja jestem Ciuniek, powtórzę. I odpowiemy trochę, najpierw powiem może, czego dotyczy ten mail. I po kolei trochę będziemy o nim sobie gadać. Rafał napisał, że słuchając jednego z odcinków, naszła go taka refleksja. Co jest czynnikiem, który powoduje, że ciągle się wam chce? To znaczy, że chcecie ogrywać, recenzować kolejne gry, bo jego faza na gry planszowe przeminała gdzieś rok, dwa lata temu. Doszło do niego, że gry planszowe są zbyt wtórne mechanicznie. Pchanych jest na rynek cała masa przeciętniaków z żadnymi okładkami. Co więcej, bardzo mocno zaczęła mnie irytować żywotność tych gier. A może w zasadzie ich brak. Nierzadko zdarza się, że gra po 3, 5, 10 partach lądowała na półce, niczym zabawka, która już się znudziła. Na to wszystko weszła maksymalna komercja. Zbieraczki, KS-y, gamefundy, cięcie gier na kawałki, czyli robienie dodatków, bo często tak widzimy w grach, że nie wiem, widzisz już wyplastkę, która jest gotowa na coś więcej. DLC, cała masa zbędnego plastiku, masa gier, które sprawdzały się pewnie jako gry komputerowe, ale na store są po prostu niegrywalne ze względu na ilość ruchomych elementów i mało elegancki design. No i teraz zaczniemy od tego pierwszego pytania, bo potem jest jeszcze kilka pytań, o których powiemy. Więc pytanie takie ogólne, pierwsze i najważniejsze to jest to, czemu nam się ciągle chce. Zaczniemy od ogrywania, bo myślę, że ogrywanie łatwo powiedzieć. Ja zacznę może od siebie. No mów. No. Nie, bo ja to w ogóle nie wiem, czy nie zacząłbym od takiej preambuły, bo ten sposób podejścia do życia, który z tego maila wypływa, to jest mniej więcej coś takiego, co wydaje mi się, ja już od jakiegoś czasu też zaczynam czuć. Czuć i nawet prezentować, gdzie nie pamiętam, czy sformułowałem to w taki sposób dosłowny, czy naokoło bardziej tego szukałem, gdzie można odczuć, tak mi się wydaje, z tego, co mówię ostatnio w odcinkach, takie moje zblazowanie na zasadzie, że mnie się nie chce, wiesz, rzucać tak na wszystko, tylko ja już wiem, co mi się podoba i tak bardziej się zrobiłem, jakbym był złośliwy sam ku sobie, to powiedziałbym, że bardziej się zrobiłem pod tym względem leniwy, jak na kogoś, kto robi podcast i chciałby, żeby ludzie go słuchali. A z drugiej strony, nie wiem, no, wybredny. To jest takie wrażenie, którym staram się dzielić od jakiegoś czasu z ludźmi, że gry to są w sumie wszystkie te same, ale to się zmieniłem bardziej ja niż rynek. No bo... kurczę, urosłeś od czasu, kiedy zaczęliśmy robić ten... Urosłem. Znaczy urosłem, znaczy dorosłeś. No. Nie, to też chodzi o to, ile wiesz, jako odbiorca tych treści, ile ty masz swoich doświadczeń, bo jak nie znasz żadnych gier planszowych, to każde są ekscytujące. Wszystkie są ekscytujące, a im dłużej siedzisz w temacie, im więcej rzeczy, i to jest tak samo z książkami, filmami, muzyką, ze wszystkim. Im więcej masz doświadczeń i wiedzy, którą wchłaniasz przez lata, to kolejne rzeczy ekscytują cię coraz mniej. I to bardzo rzadko jest tak, że to otoczenie, rynek, jak zwał, tak zwał, się pogarsza, zmienia, tylko to po prostu ty nasiąkasz i jak ze szczepionką wzrasta ci po prostu pewien odporność twoja własna ci wzrasta. Znaczy, zgodzę się z tym, bo fajnie, że podałeś te przykłady właśnie filmu, muzyki i książek na przykład. Bo też sobie myślę, że jak kiedyś czytałem, ostatnio rozmawialiśmy o Harry Pottera na przykład, że była taka dyskusja bardzo ciekawa dotycząca tego, kiedy poznawałeś Harry Pottera. I nawet sprawdzałem, kiedy Harry Potter został wydany w Polsce, w 2000 roku. Ja w 2000 roku miałem 20 lat. Przeczytałem pierwszą książkę Harry Pottera, jak miałem 20 lat. I to nie była książka skierowana do mnie. I dopiero trzeciego, powiedzmy, ale przeczytałem, dobra, przeczytałem drugą, przeczytałem trzecią i dopiero w trzeciej miałem takie, okej, to jest coś już, co mnie bawi, zaczyna mnie już bawić. Czyli jakby Harry Potter na tyle wyewoluował w taką powieść, która mi się zaczęła podobać, a już siódmy tom uważam, że
że w ogóle zwieńczenie tej serii było mega, mega fajne, mega kozackie, ale rozmawiałem z osobą, która czytała tę książkę, jak miała 12 lat. No i jest ta różnica ogromna, bo ja tak sobie pomyślałem, jak ja miałem 20 lat na karku i czytałem już jakiegoś Asimowa, Ursulę K. Le Guin i tak dalej, jakieś takie ciężkie sci-fi naukowe, no to jakby inaczej patrzę na tego Harry'ego Pottera, nie? Czy tam jak czytać Władcy Pierścieni i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to odwołanie jest bardzo dobre, bo tak samo z muzyką widzę, że wiesz, się zawsze człowiek śmieje, że bo moi starzy słuchają starych rzeczy. No słuchają starych rzeczy, bo im się rzeczy podobają, a tych nowych już widzą jakby kalki te które są, tak? Często utwory mają wręcz tą samą linię melodyczną, albo nie wiem, moja córka ostatnio mi puściła kawałek i ja mówię, że to ja ci puszczę 5 kawałków, które i tak będę puszczał ci od najświeższych do najpóźniejszego i pokażę ci, od którego kawałka to wyszło. I ona była taka zszokowana, że mówi, kurde, to przecież te wszystkie kawałki są takie same. Ja mówię, no są, no bo ten pan, czy ta pani, czy ta grupa muzyczna zrobiła ten kawałek x lat temu, a potem brano z nich kawałki i fragmenty tego utworu muzycznego i przerabiano go na różne rzeczy. Więc zgodzę się z tym, że dorastanie to jest jedna rzecz i zgodzę się z tym, że też jakby poziom ogrania, no my gramy bardzo dużo rzeczy, nie wiem, no zeszły tydzień mieliśmy taki, że chyba zagraliśmy z 15 nowych gier. Ale no 15 to może trochę przesada. No czekaj, ale jakby te małe policzyć, no to 12, no. Zagraliśmy 12 nowych gier. I teraz powiedz mi, o ilu możemy mówić? O niewielu. No właśnie. Bo niewiele warte jest tego, żeby o nich mówić. Niewiele w ogóle trafi na polski rynek, albo trafi jakąś tam bocznymi kanałami. I to jest ten problem właśnie, że jeżeli ja tak sobie myślę, że w takich topach swoich graliśmy kilkaset gier rocznie, bo były takie sytuacje różnych, nowych, innych, no to faktycznie nasze poczucie o grach będzie pewnie inne niż osoby, która tak jak na przykład chodziliśmy do Cytadeli Syriusza i ktoś wyciągał grę i ty miałeś, o Jezu, ale to jest czad, nigdy nie grałem w nic z draftem, a to jest draft, to jest mega fajne. Potem pokazują ci drugą grę draftową, która robi trochę lepiej albo trochę inaczej. Masz takie, boże, ta jest jeszcze lepsza. I pamiętam jak początek, to przecież nasze półki pękały w szwach, bo każda z tych gier była super, świetna, każdą miałeś nadzieję, że będziesz grał, a potem poznawałeś ich coraz więcej i już widziałeś, że te rzeczy, które poznawałeś x lat temu, no nie są tak genialne, jak ci się może wydawać. Więc stuprocentowo się zgadzam, że na pewno doświadczenie, ogrywanie i wiek też robi swoje, no bo inaczej się zachowaliśmy, jak zaczynaliśmy podcast, to mieliśmy więcej czasu. No, ty miałeś najwięcej czasu. Ty miałeś najwięcej czasu. Ale też kwestia była taka, że no ten rynek był też troszeczkę inny, no nie oszukujmy się, no też był rynek inny. No nie było tak, że miałeś 200 polskich premier w ciągu roku. Ich było, nie wiem, no Portal wydawał z 8 gier, Bard wydawał 3, Rebel wydawał 10, ktoś tam inny wydawał, łącznie tego było z 50 i to wszystko. Znaczy, jakbym chciał strzelać, to bym powiedział, że w roku obecnym Rebel wydaje więcej gier niż było wydawane w ogóle na rynku polskim, jak zaczynaliśmy. Myślę, że tak. W tym roku nie pamiętam. W tym roku Rebel, czyli wydawnictwo, które pracuje, ma chyba 90 nowych tytułów w ciągu roku, tak? Nie ma tyle czasu w dobie, żeby jedna osoba to wszystko była w stanie ogarnąć. No. Nawet patrząc na to, że ile jest tygodni w roku i jeżeli grasz jedną grę w ciągu tygodnia albo dwie, to no naprawdę no nie ma takiej możliwości inaczej. Uważam, że przeciętny Kowalski, przeciętny gracz nie jest w stanie tego wszystkiego zagrać. Dlatego dochodzi jeszcze ten, wydaje mi się, taki szum informacyjny, bo każde wydawnictwo próbuje reklamować te swoje gry w różny sposób. Tych postów różnych, jeżeli jesteście na grupach facebookowych, instagramowych, tiktokach i forum gier planszowych. Przecież tam jest, jak się czyta, jak się patrzy, to tam codziennie jest tyle nowych treści, że to też człowiek może zgłupić. Wszyscy mówią, że to jest fajne na przykład, nie? Albo, nie wiem, jest jakaś kampania promocyjna jakiejś gry i nagle masz zalany internet tą jedną grą, że nic nie widzisz, tylko tę grę na przykład przez dwa dni, tak? Więc to się pewnie zmienia, więc pytanie jest, dlaczego nam się ciągle chce, skoro tak ty mówisz, że już dochodzisz do tego swojego właśnie poziomu, że już niewiele ci rzeczy rajcuje. W moim przypadku...
No rajcuje. Tak, właśnie zastanawiam się, czy te słowa, które ja miałem w głowie, znaczą to samo i w sumie chyba znaczą tylko trochę bardziej... O, ty to ująłeś w bardziej pesymistyczny sposób, niż ja bym ujął, bo ja bym to ujął w ten sposób, że ja już wiem, co mi się podoba i po prostu... Wiesz, jak mam ograniczony czas, to lubię sobie drążyć. No wybrać rzeczy, które cię interesują. Wybrać rzeczy, które mnie interesują i tak, jak kiedyś żartowałem, że ja od 20 lat na komputerze gram w Cywilizację i w XCOMa i w sumie... Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło, ale jednocześnie wiele się zmieniło. To znaczy, im bardziej siedzisz w jakiejś takiej niszy tematyczno-mechanicznej tych gier, które cię bawią, to... mniejsze zmiany odczuwasz bardziej. To znaczy, jak komuś, kto nie znałby nigdy... No, posłużę się tym XCOM-em, bo akurat to mi siadło też w głowie. Była planszówka, no. Była planszówka, która zupełnie nie wyglądała jak gra komputerowa. I lepszy byłby przykład gry planszowej do tego, co tutaj będę mówił, ale akurat ten nieszczęsny XCOM mi wpadł do głowy. Jak postawisz kogoś, kto nie grał nigdy w XCOM-a i pokażesz mu te obie gry, no to zauważy, że są graficznie różne. Jak zagra w jedną, w drugą, nie poczuje, wiesz, że no w sumie zamiennie mógłby je stosować, pewnie, tak strzelam. A jak ja spędziłem na XCOM-ach różnych lat więcej niż bym chciał się przyznać, to coraz mniejsze zmiany dla mnie robią coraz większe, mają coraz większe znaczenie, więc wydaje mi się, że siedząc w temacie mocniej odczuwam mniejsze zmiany. A z zewnątrz wszystko wygląda tak samo. Stąd na przykład złośliwy ten tekst, który często używam, bo lubię go używać, że wszystkie eurogry to jest w sumie ta sama łamigłówka, tylko różnią się szczegółami. Ja szczerze i dogłębnie uważam, że jest to prawda. Że jak spojrzysz na taką standardową eurołamigłówkę, w której jest tam jakaś plansza główna, ale to też nie zawsze i są tam jakieś plansze gracza, na których układamy sobie rzeczy, no to można je stosować zamiennie. Wszystkie gry na ty włoskich mistrzów to jest prawie ta sama gra, niezależnie od tego, jak duże różnice teoretycznie w mechanice są. No ale coś nagle kliknie ci w głowie, jak w którąś z nich zagrasz, że stwierdzisz, ta jest fajniejsza, te lubię bardziej niż inne. No pewnie tak. Ja odpowiadając na to pytanie, dlaczego mi się chce, no to są dwie, u mnie są to dwa powody. Pierwszy to jest taki, że jakby z wyniku jego, z mojej pracy, no wiadomo, jako pracownik wydawnictw różnych przez wiele lat, po prostu to jest moja praca. No muszę grać w nowe gry, żeby wybrać takie, które uważam, że są fajne do tego, żeby wydać je po polsku i takie, które uważam, że mają szansę się sprzedać. Bo wydać to też jest jedna rzecz, a sprzedać to druga rzecz, bo to też często jest tak, że podoba mi się gra, ale wiem, że nie chcę jej wydać, bo wiem, że ona się nie sprzeda. Czasami jest vice versa, nie podoba mi się do końca gra, ale wiem, że ona się dobrze sprzeda, bo nie jest to mój typ gry, ale wiem, że ona trafi do dużej grupy, czy tej dużej społeczności, jeżeli chodzi o kupujących. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego mi się jeszcze chce. Bardzo często pomagam przy dewelopie i ogrywanie tytułów bardzo pomaga, bo bardzo pomaga to, że znasz wiele różnych mechanik i wiesz, że na przykład w tamtej grze to było tak rozwiązane, a tu mamy jakiś tam blok, więc może pójść w kierunku tej innej gry, żeby ten dewelop ruszył z kopyta i żeby, nie wiem, wywalić jakieś rzeczy, które są zbędne, niepotrzebne, albo ulepszyć te, które są fajne, ale mogły być jeszcze fajniejsze. No i trzecia rzecz jest taka, że ja już zauważyłem, że ja bardziej zaczynam być graczem społecznym. Wcześniej byłem bardziej graczem kompetytywnym, teraz jestem bardziej graczem społecznym. Ja po prostu lubię grać w gry, dlatego że lubię spędzać czas z ludźmi, lubię jak mnie tam łechce tam łeb, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy jakąś strategię, jakąś taktykę, czy coś takiego. I wydaje mi się, że poznawanie nowych gier też powoduje, że to jest bardziej dla mnie społeczne, bo jak już znam jakąś grę i gramy w coś, co już gramy często na przykład, albo często lubimy, to wtedy już mi się włącza ten wcześniejszy mój, że wtedy już chcę grać trochę kompetytywnie, czyli chcę sobie już trochę wygrać, chcę pokazać, że umiem, że coś fajnego wymyśliłem, że mieć jakieś takie samozadowolenie, że dobrze zagrałem w grę i osiągnąłem jakiś wynik, czy to będzie wygrana drugie, trzecie, czwarte miejsce, ale że coś takiego się zmieniło. Stąd też na to patrzę, że kiedyś nie lubiłem gier kampanijnych, teraz lubię, bo to jest dla mnie też okazja społeczna, żeby sobie po prostu pogadać przy okazji, porobić różne rzeczy. No i ostatnia kwestia to jest taka, że mam dzieci i moje dzieci, to ja ich nie katuję, nie jestem osobą, która katuje dzieci grami i nie każe im grać, chodźcie, bo tata ma Gloomhavena i musi go grać.
tylko ja gram wtedy, kiedy moi dzieci chcą grać w jakieś gry. I gram w tej ciągu, którą jesteś w stanie potwierdzić, gram w mnóstwo gier, które są słabe, ale one to lubią. One lubią te gry, więc ja w nie gram, bo to jest też mega fajna rzecz, żeby spędzać czas z dzieciakami i przegranie z moim synem, czy przegranie z moją córką jest dla mnie mega fajną taką okazją do tego, żeby zobaczyć, jak one fajnie jakby też rosną, nie? I ich powiększa się ich poziom intelektualny, to, że oni kombinują. Zresztą w piątek miałem taką okazję, że grałem z dzieciakami i byłem mega zachwycony, jak mój syn ograł cztery dorosłe osoby i miałem takie, kurde, ale to jest super, że on ograł cztery dorosłe osoby, nie? Więc myślę, że to są te cztery ważne rzeczy. Ja po prostu dalej to lubię też, to też jest ważne. I właśnie wszystko, co teraz miałem dorzucić, można by podsumować tym, że no ja po prostu to lubię, ale doczepię się do twojego punktu drugiego, czyli ogrywam gry, żeby mieć wiedzę, bo często dewelopuję, bo w sumie tak jakbym się miał zastanowić, to moją największą motywacją to jest ten właśnie ten twój punkt drugi, ale minus ten development, bo ja nie dewelopuję gier, ale mam jakąś taką wewnętrzną chęć i potrzebę i wewnętrzną satysfakcję po prostu z samego faktu nabywania wiedzy i analizowania tego. Dużo się tak można dowiedzieć. Ja mam, nie wiem, wydaje mi się, no masz, że mózg analityczny, mózg inżynieryjny, chciałem powiedzieć, że lubię budować maszyny i analizować, jak te maszyny działają. Dlaczego tak to działa? Dlaczego tak to działa? I ja w ten sposób patrzę na gry, rozkładam je sobie na części i to samo z siebie ma jakąś taką, nie wiem, pseudoautystyczną satysfakcję mi daje. No rozumiem. No ja jestem bardziej doerem, czyli ja bardziej lubię robić, a później się zastanawiać, dlaczego to tak działa, a ty odwrotnie. Właśnie to temat, jak zauważyłem, jak my tłumaczymy gry, że ty tłumaczysz grę analitycznie, a ja staram się holistycznie. I to jest ta nasza różnica, że ja się tak bardziej skupiam na temat flow gry, a ty bardziej, tu jest taka mechanika, tu jest taka mechanika. I to też jest, też jest fajne. A czemu ci się chce jeszcze? Czemu mi się chce? No, to jest właśnie to podsumowanie, które chciałem użyć, że to jest jakiś taki niezrozumiały przeze mnie wewnętrzny imperatyw, że po prostu mam ochotę poznawać. Ciekawość to jest chyba najbardziej celne słowo, jakie zostało do powiedzenia w tym miejscu. I no i nie wiem, i to jest taka ciekawość, to jest dla mnie rozrywka. I to jest jedna z tych rzeczy, poznawanie gier planszowych i ich analizowanie. To jest rozrywka dla mnie sama w sobie, przy której bardzo dobrze spędza mi się czas. I ja nie dobudowywałem nigdy sobie do tego jakiejś większej filozofii i po prostu mój mózg tak działa i ja to akceptuję. No jeden chodzi jest wędkarzem i lubi sobie stać i kija moczyć, a my lubimy po prostu grać w gry, nie? No. I znowu, nie wiem, czy to poważnie brzmi, jak 30-paroletni człowiek odwołuje się do filmu Pixara, ale w Ratatouille jest postać tego krytyka kulinarnego. Który je cały czas, ale jak mówi, że na spostrzeżenie o tym, że jest pan strasznie chudy na kogoś, kto tyle je, to mówi, ale jak mi nie smakuje, to nie połykam. I to mniej więcej moje podejście jest do gier planszowych wyklarowało się w taki sposób. I jedynym moim pocieszeniem jest to, że pan Anton Ego w filmie, kiedy dostaje coś, co odwołuje się bezpośrednio do jego upodobań, wspomnień i do niego trafia, to potrafi rozpoznać geniusz i mamy optymistyczne zakończenie tego filmu. No, trochę tak jest. Ja też o tym rozmawialiśmy, że ostatnio właśnie rozmawialiśmy, że ja na przykład nie jestem smakoszem kulinarnym, ja dużo rzeczy nie jem, po prostu mi nie smakują i nie wynika to z moich jakichś przekonań, tylko po prostu nie smakuje mi coś i tego nie jem i nie skupiam się na jedzeniu, a za to mam w moim otoczeniu jest dużo osób, które uwielbiają jeść, smakować i tak dalej, i tak dalej. I zazdroszczę im trochę tego, ale z drugiej strony ja mam to z grami planszowymi, nie? Że ja właśnie smakuję gry, a ktoś inny wystarczy mu jeść codziennie, nie wiem, owsiankę, a na obiad pomidorówkę i będzie okej przez całe życie, tak? I ktoś inny będzie grał tylko w Carcassona i nie wiem, w Ticket to Ride, a ja właśnie jestem takim, że próbuję różnych smaków, bo już mi się to tam spodoba. Wejdźcie na Board Game Geeka i poczytajcie dyskusję o tym, czy lepsza jest Agricola czy Caverna. To jest ta sama gra, ale nie. Dokładnie. Czyli tak, w sumie odpowiedzieliśmy, czemu nam się chce. Czemu nam się chce ogrywać, bo to jest trochę co innego. To jest co innego i ja jeszcze jedną rzecz przez te 10 lat w hobby. Więcej, 15 lat w hobby zauważyłem.
spadła mi... Kiedyś potrafiłem bezkrytycznie, na zasadzie takiej bezkrytycznie i bezstratnie podejść do czytania zasad. Zauważyłem, że teraz najbardziej w hobby wkurza mnie czytanie instrukcji, czytanie zasad. I to nie wiem, czy to jest dlatego, że większość tych zasad w różnej formie już znam i mi się... Zauważyłem, że wiesz, zaczynają mi się mylić rzeczy. Na zasadzie, gdzie intuicyjnie mózg mi podpowiada, że w tej grze to powinno być tak. Więc moje czytanie instrukcji to nie jest teraz poznawanie i chłonięcie zasad, żeby zagrać w grę, tylko cały czas poprawianie siebie w głowie, żeby nie czytać instrukcji w ten sposób, że to ja poszukam sobie różnic, czym ta gra różni się od innej gry. Okay. Ale to prawda. Ostatnio coś się zdarza, że jakiś ton skróty. Ja może inaczej. Z tymi instrukcjami to też jest ciekawa rzecz. Teraz grałem w grę i umknął mi jeden dosyć ważna rzecz. Ona wpłynęłaby na rozgrywkę, nie jakoś specjalnie, ale potem się zastanawiałem, czemu edycja nie pogrubiła tego, bo to była bardzo ważna rzecz. Ale ona była napisana normalnie wciórkiem w tekście i gdzieś mi to zginęło. Ja mam trochę inaczej. Ja teraz patrzę na te instrukcje, mam takie... Kurde, czemu to jest tak napisane? Czemu ty tego nie piszesz tak, żeby każdy zapisał, jakby przeczytał inaczej? Tutaj trochę to wynika z mojej pracy w naszej księgarni, gdzie proste gry starałem się pisać instrukcje tak, żeby to były jak najprostsze instrukcje, mhm. żeby przeciętny Kowalski, który nie gra w żadną grę, nie miał problemu z tym. Bardzo często mnie to właśnie bawi, jak się używa słowa reverse, averse, nie wiem... Na przykład ktoś mówi odrzuć na discard albo odrzuć na stos kart odrzuconych, nie definiując tego. Nie albo definiując. Albo na przykład pamiętam, jakieś pisałem instrukcję o drafcie, że weź karty, wybierz jedną, połóż przed siebie, podaj graczowi po lewej lub prawej stronie, w zależności od tego, jak tam sobie autor to wymyślił. I jak znasz draft, to wiesz, jak to chodzi. A teraz napisz to tak, żeby przeciętna osoba, która nigdy nie robiła draftu w życiu i nigdy nie miała takiego czegoś, żeby to wiedziała. Napisz rewers obrazkiem do dołu albo czymś tam do góry. No i to też są takie rzeczy, które mnie irytują. Bo właśnie mówię, wczoraj miałem tak, że kurczę, czytałem instrukcję i miałem tak, zagrałem w grę i miałem... Coś mi się wydaje, że coś jest nie tak. Czytam tą instrukcję drugi, trzeci raz. I dopiero dałem instrukcję Kratoszowi, który przeczytał i mówi, no tu jest napisane. I mówi, kurde, patrz, mój mózg w ogóle tego nie zobaczył, bo nie było w żaden sposób wyłuszczone. A z tym ogrywaniem to trochę jest chyba dwie rzeczy. Jedna to jest, znowu patrząc z punktu widzenia pracy, to staram się zagrać z różnymi osobami, żeby zobaczyć, jakie są reakcje tych osób na tą grę. To mnie ciśnie trochę do ogrywania. A druga rzecz jest taka, że mamy tak, że jak nam się podoba gra, to ja sobie też często tak rzucam, że pierwszą grę to taka jest trochę na stratę, żebym się nauczył tej gry. A potem chcę ogrywać, bo chcę sobie właśnie eksplorować tego. Mhm. Nie? I lubię eksplorować grę, lubię grać różnie, nawet jak wiem, że inaczej, jak wiem, że już po jednej trzeciej grze wiem, że już to nie działa, to co tam wymyśliłem, ale sprawia mi to przyjemność na takiej zasadzie, że dobra, wiem, że to nie działa, tak? Wiem, że nie wiem, tak jakbyśmy gotowali, że dolanie czegoś do tej potrawy zepsuje ten smak, no ale jak tego nie doleję, to nie sprawdzę, czy zepsuło, czy nie zepsuło, tak? Więc ogrywanie wynika z tego, no i chyba z takiej naszego, trzecia rzecz, naszego chyba założenia, które mieliśmy w tym podcaście, że nie gadamy o grach, albo inaczej, jak chcemy pogadać o grze przez 40 minut, no to nie będziemy was oszukiwać, że zagraliśmy w grę raz na swych zasadach i będziemy teraz o niej mówić peany, bo po jednej grze wszystko już o niej wiemy. No to tak mi się wydaje, że staramy się... Zdarza się. Ale to mówimy wtedy, że graliśmy raz, dwa razy, bo nie podeszło, bo coś tam, nie? Albo gra była tak prosta, że już z naszym poziomem ogrania jesteśmy w stanie zaantycypować, jakby wyglądała partia trzecia, czwarta i piąta, nie? Zastanawiam się, ile osób teraz pomyślało o bezczelnym. Bezczelnym. Ale tak, trochę no tak nie jest. Nie wiem, no jak gramy w taką grę, patrzę teraz u ciebie na ten, gramy w zupę, no to po dwóch partiach jesteś w stanie wszystko już wiedzieć o tej grze, no w naszym przypadku. I nie jest to żadne mówienie, że ej, jesteśmy jakieś tam lepsi czy coś, tylko po prostu sobie myślę o tym, że jak patrząc nawet na twoją półkę i leży tutaj z 500 gier i my wszystkie je zagraliśmy, może nie 4... leży tu z 500. Dobra, z 300 leży, no niech będzie. Nie przekraczam 200. Dobrze, 200. To u mnie leży z 500-700 gier i my wszystkie zagraliśmy, prawdopodobnie, albo zagraliśmy w 5.
No to... Powiedziałem, nie przekraczam 200, jakby to było mało. Po prostu nie. Znaczy, no przy mojej kolekcji to tak, no ale... ale jak zagraliśmy, no, ale wszystkie te gry zagraliśmy, no nie oszukujmy się, no ja ten nie wiem, nie mam okularów, więc może coś, czegoś tam nie zagrałem. Pax Emancipation nie zagrałeś. Dobra, no to nie zagrałem Paxa, ja i spoko, i zagraliśmy te wszystkie gry, więc myślę, że jak zagraliśmy 70 gier z draftem, to jak gramy prostą gierkę draftową, to możemy sobie wymyślić, jak ona będzie funkcjonować. I to wynika z tego, do czego wcześniej się odwoływaliśmy, czyli tego naszego ogrania. A czemu nam się chce jeszcze recenzować? Ja mogę powiedzieć mniej więcej od czego się zaczęło, a potem dopiero, bo zaczęło się od tego, że było takie wrażenie, że my i tak stoimy i gadamy, to niech przynajmniej to nie ginie. To prawda. To prawda. No, to było dużo zmarnowanych godzin pod klubem. Albo w klubie. A jeśli chodzi o to, dlaczego dalej nam się chce, to wydaje mi się, że twoja perspektywa będzie trochę inna niż moja. Dla mnie to z mojej perspektywy, i to też tak zastanawiałem się już od dłuższego czasu nad tym, ja do tego podchodzę autoterapeutycznie. Ja jestem introwertykiem, który nie lubi rozmawiać z ludźmi, a to jest takie otoczenie... Bezpieczne. Może nawet nie chodzi o to bezpieczne. To jest takie otoczenie, w którym mogę w kontrolowanych warunkach... Mówię o czymś, o czym wiem, znaczy na czym się wydaje znam. Mówię rzeczy, z którymi się zgadzam, bawi mnie mówienie o tych rzeczach i po prostu cały ten proces nagrywania podcastu to jest takie moje ćwiczenie przed wejściem w prawdziwy życie. Właśnie nie psychoterapeuta, tylko nie wiem, sposób na to, jak uczyć się mówienia, żeby to później wykorzystać w prawdziwym świecie. Ale to też takie wygadanie się też jest okej, nie? No bo u nas się to gromadzi, no to, co powiedziałeś, od tego, czego zaczęliśmy, to było naprawdę duże gromadzenie się różnych przemyśleń, emocji, które się pojawiały przy tych grach. I potem dawaliśmy sobie upust po tym graniu. I tak jak powiedziałeś, no często było tak, że nawet w trakcie gry, czy po grze było, nie, zagrajmy jeszcze raz, bo coś tam nie wyszło, albo coś tam. I tych emocji było dosyć dużo. I to wygadanie też powodowało, że z tych emocji się trochę schodzi, nie? Tak jakby, nie? Bo się wygadałeś, tak? Czemu to robimy? No nie wiem, nie robimy. Ja się stawiam, ja łatwiej powiedzieć, dlaczego tego nie robimy. Nie robimy tego dla fejmu, wydaje mi się, bo nie wiem, ja mam takie wrażenie, że przynajmniej ja mam takie, no jakoś mi na tym nigdy nie zależało specjalnie. Fajnie, że ktoś nas słucha i bardzo wam za to dziękujemy, bo to super, że nas słuchacie i że chcecie nas słuchać, ale ja dalej tego nie rozumiem, dlaczego ktoś nas słucha i dlaczego ktoś mówi, że to, co robimy, jest fajne. Bo nigdy tego nie traktowałem jako pomysł na siebie. Może w ten sposób. Nie? Jakby pomysł na siebie, jak zaczynałem podcast w ogóle, jakby pomyśleć o tym, co ja robiłem w trakcie, kiedy, jak zaczynałem robić podcast, byłem nauczycielem akademickim. W ogóle pewnie to wynikało z tego, bo ja jakby byłem też nauczony, że przez ileś lat po prostu gadałem do studentów i mówiłem im, jak coś robić, nie? I ja też umiałem to robić, umiałem gadać. I ten podcast był taką dla mnie, no, spoko, no gadam dalej o czymś, co... No, ty po prostu przeszedłeś to po mnie, a ja, jak zaczynaliśmy, byłem studentem, który, ale jak to mówić na głos? Ja mogę napisać. Trochę tak. I dlaczego to robimy? Co też jest wielką zagadką, dlaczego ja zostałem wzięty na trzeciego do tego podcastu? Dlaczego? Dlatego ja, wydaje mi się, że jak z Katarzyną rozmawialiśmy, i zastanawiałeś się, z kim byśmy nagrywać, to byłeś najbardziej od nas różny. Bo wydaje mi się, że Kwiatusz jest najbardziej taki zabawowy, powiedzmy, inaczej też grał niż my. Ty byłeś najbardziej, też mi się wydaje, skupiony właśnie na takim bardzo analitycznym podejściu i też takim, wydaje mi się, że ty lubiłeś też wygrywać, jakby bardzo. Ja też wtedy lubiłem wygrywać, ale mieliśmy to trochę inaczej, nie? Ty to traktowałeś jako coś dla ciebie, a ja lubiłem sobie pokonywać kogoś. To trochę inaczej mieliśmy też podejście do tego wygrywania. Kratos był z nas najbardziej gramy, po prostu grajmy. Zresztą ostatnio właśnie się spotkałem z Kratoszem, to bardzo mi się podobało, jak żeśmy zaczęli o czymś gadać, ale miałem potasowane karty i gadamy o czymś, zupełnie o czymś innym. Kratosz już widać, Kratosz mówi, rozdawaj. Ja mam takie, o kurde, bo akurat Kratosz teraz mniej gra, więc dla niego takie nawet granie w dupogierki jest bardzo bardzo fajne. A druga rzecz, która mi się wydaje, i tu mi się wydaje, że mamy dosyć wspólnego z Ciunkiem, mamy dosyć duże poczucie obowiązkowości. I jak ja coś powiem, to staram się to zrobić i staram się dotrzymywać powiedzianego słowa. I wydaje mi się, że kiedy sobie powiedzieliśmy, że będziemy to robić,
to będziemy to robić. Zresztą mieliśmy jakieś taką sytuację nieprzyjemną w podcaście, że pamiętam, że się umówiliśmy na jakąś tam ten i Kwiatusz napisał, że się nie spotkamy. A ja miałem wtedy małe dziecko, ja tam to żonglowałem trochę swoim czasem i pamiętam, jak ja się wkurzyłem strasznie, że ja tu gospodaruję czas, coś tam i była straszna kryja, za co bardzo przepraszam, ale wtedy miałem takie, że no kurde, ja tu powiedziałem, że nagrywamy, mamy mieć nagrać odcinek i ty takie coś mi robisz i było to straszne, a teraz wydaje mi się, że po prostu, nawet nie wiem, czy to jest siła rozpędu, po prostu kiedyś powiedzieliśmy sobie, że będziemy to robić. I robimy to, no i żałuję, że nie ma z nami Kwiatosza, żałuję, że nie ma z nami Inka, bo zdecydowanie, nie wiem, no to też fajniej było, jak była nasza trójka. Liczę na to, że kiedyś się może do tego wrócimy, do tego trzyosobowego składu, a może nawet czteroosobowego składu kiedyś. I to jest chyba taka kwestia, powiedziałem, to robię, no i koniec. No. Przecież ile dochodziliśmy do tego, że a może w tym tygodniu nie puścić odcinka, może robić sobie te przerwy. Co dwa tygodnie. Ale już 10 lat puszczamy co tydzień, to głupio by teraz było. No nawet jak wtedy powiedzieliśmy sobie, że nie ma czasu, że ten COVID, że coś tam i tak staraliśmy to się dorobić, no są rzeczy losowe teraz i to też z tymi losowymi rzeczami jest tak, że ja dalej mam poczucie winy, że w czwartek nie poszedł odcinek, ale z drugiej strony myślę, kurde, no ale bądźmy dorośli, no Ciuniek ma pole, ja mam dzieci, wyjazdy służbowe. No czasami się po prostu nie da, nie? Ale dalej to lubimy robić. Ja jeszcze teraz mi się wydaje, że bardzo mi się też podoba, to mi się podoba bardzo, jak komentujecie nasze rzeczy, bo często te komentarze są bardzo takie właśnie, nie wiem, ktoś się z nami zupełnie nie zgadza, ale fajnie to tam argumentuje. Lubię to czytać na przykład, nie? I to jest bardzo, bardzo fajne, więc kurczę, nie wiem, no, dopóki mamy siły, to nie będziemy to robić, no jakby... Grać pewnie i tak będziemy, czy będziemy nagrywać, czy nie, to i tak pewnie będziemy grać, bo to nas połączyło i wydaje mi się, że fajnie, że nas połączyło. Przynajmniej ja też mam takie poczucie, że każdego z nas, ja nie robimy tego na zasadzie, przychodzi dwóch gości do studia, niekoniecznie się lubią, tylko nagrywają odcinki, nie? To jak te historie o MythBustersach, którzy tylko na nagrywki się i tam udawali kolegów. A my naprawdę jesteśmy kolegami i dbamy o siebie w jakiś tam sposób, pomagamy sobie jak możemy i bardzo się lubimy i no tak, ja mam tak, ja bardzo wszystkich lubię i mimo, że jesteśmy zupełnie różni, to ten podcast w jakiś sposób scementował taką naszą, powiedzmy, przyjaźń, którą się darzymy. Więc to też jest taka kwestia, że no, ja robię to z kumplami, nie robię tego z jakimś gościem, który przyjechał i dlatego kiedyś, jak mieliśmy też propozycję, że ktoś tam chce z nami nagrywać, pamiętasz, była jakaś propozycja? Była. To miałem taki, kurczę, ale my się w ogóle nie znamy, nie? Że tak jak z Mateuszem na przykład nagrywamy. Najpierw zakolegowaliśmy, tak. A później dopiero zaczęliśmy nagrywać i najpierw było zakolegowanie się z gościem, który przyjechał, bo chciał nas poznać, chciał z nami pograć, a potem się okazało, że to jest super gościu, a potem się okazało, że fajnie jest z nimi nagrywać i tak to wyszło. To wszystko wychodzi w ten organicznie. Sposób. Tak jest. Dobra, to teraz takie, to kolejna rzecz, która powiedziała, że to przemijanie tej fazy. Dalsza część maila. I to, że są gry wtórne mechanicznie. No też trochę o tym powiedziałeś, no są. I co z tego? No ale one... Znaczy, każdej kolejnej grze, która wychodzi na rynek jest trudniej, bo dla każdej kolejnej gry, która się pojawia dzisiaj, jest coraz więcej gier, które już się pojawiły w przeszłości. Jest 10 innych, które robiły to samo, tak? I robię tutaj gest teraz rozkładania z rąk i no to jest po prostu natura rzeczywistości, no i tyle. Ale z drugiej strony też popatrz na to w taki sposób, że mamy gry kafelkowe i bardzo często ludzie nie grali w takie gry kafelkowe, powiedzmy te pierwsze gry kafelkowe i oni ich nie znają i dla nich gra kafelkowa, którą teraz poznają, jest czymś nowym, czymś zupełnie niesamowitym i tu też dochodzi to takie chyba, nazwijmy to, znajomość czegoś, no bo jeżeli ktoś nigdy nie słyszał, nie wiem, teraz jechałem samochodem i leciało jakiś kolejny kawałek I'm Blue, takie tam, co tam... Dokładnie. iPhone 67. Dokładnie. Jak ktoś tego nie zna, no to dla niego to jest, ale to jest fajne, nie? Taka miła muzyczka, można jechać w samochodzie i sobie tupać nóżką. Ale jak ktoś zna pierwowzór, to do tego trochę podchodzi inaczej. Są wtórne, ale dalej są rzeczy, które nas albo zaskakują, bo są jakieś tam, powiedzmy, nowatorskie, albo inaczej. Sprawiają nam więcej przyjemności niż pierwowzór.
nie? Są takie gry, które trzeba na więcej rzeczy. Rzucam teraz okiem na... Deck building, weź jakikolwiek deck building. No jakikolwiek deck building, na szybko przyszło mi, że przecież Shards of Infinity to jest ostateczna iteracja tak zgranej płyty, że to jest coś strasznego. Przecież Ascension na podstawy, będą nowe, bo muszą być, bo ludzie będą próbować. Człowiek jest tak zbudowany, oczywiście można podchodzić do tego bardzo cynicznie, na zasadzie będą próbować, bo chcą zarabiać pieniądze, więc inwestujemy w to, co się sprawdza i to jest po trochu też zawsze prawda, ale z drugiej strony i nawet w tej najbardziej takiej komercyjnej papce jest musi być jakaś iskra, jakaś odrobina tego, że autorowi się chciało spróbować czegoś. No tutaj też fajny przykład, spojrzałem na Turbo, Flame Rush, to było praktycznie pierwowzór tej gry i to widać, że Asgard, który po prostu zrobił Flame Rush, zaczął chyba myśleć bardziej o tym, jak można by zrobić Flame Rush lepsze i co z tego, że mechanicznie te gry są bliźniaczo podobne, ale Turbo dodaje tyle fajnych nowych rzeczy, że całkowicie jakby jest to nowy produkt. No nie oszukujmy się, ile jest filmów, książek dotyczących zbierzmy grupy, zróbmy coś razem i jest tam jakiś zwol, którego trzeba pokonać. I można powiedzieć, po co po Władcy Pierścieni pisać kolejne fantazy, które robią to samo, ale się pisze to, bo ludzie, nie wiem, ktoś nie lubi hobbitów i orków, a ktoś inny będzie lubił, nie wiem, coś innego, tak? I wydaje mi się, że wiesz, no nie wiem, jak nawet Gra o Tron, czyli Pieśń Lodu i Ognia. Czy to mogłaby być telenowela brazylijska? No, trochę jest. To mogłaby być telenowela brazylijska, tylko wywalić smoki i tak dalej i ludzie by to czytali. Znaczy, że moja babcia oglądała telenowele brazylijskie, ale pewnie nie obejrzałaby Gry o Tron, a ja nie będę oglądał tego, bo setting na przykład jest inny. No i to też rzuciłeś taki przykład, że trochę potrzebujemy perspektywy czasu, bo my sobie tak myślimy, Pieśń Lodu i Ognia, Gra o Tron. No to jest teraz, to jest hot. Bzdura. To jest 96, 99 rok chyba tak, książki zaczęły wychodzić. Serial ileś lat temu Serial już się skończył 8 lat temu. To już... I wydaje mi się, że to jest jedna z takich marek, która odcisnęła swoje piętno, oczywiście, że ktoś w przyszłości będzie myślał wow. Tolkien, Rowling, Martin, jeśli będzie myślał o fantasy. I znowu, jest cytat z The Office, że chciałbym wiedzieć, kiedy żyję w tych starych, dobrych czasach, zanim się skończą. Każdy ma jakieś swoje dobre czasy. Z perspektywy czasu dopiero będzie widać. I jeszcze wracając znowu do pytania i tego, że gry są powtarzalne, wtórne i recykling mechanik. No przepraszam, przecież w ostatnich paru latach też było różne... Mimo, że jest cała masa gier, które iterują w ciągle te same pomysły, to nadal pojawiają się też i w masowym wydaniu, bo to nie mówię o niszach, bo to jest inny wątek, który też chciałbym za chwilę poruszyć, co się dzieje w niszach. Przecież nawet w takim mainstreamie masowym, przez który rozumie gry wydawane w dużych nakładach, które potencjalnie mogą zbierać nagrody i które nie kosztują miliardów euro, złotych, dolarów za pudełko, tylko są w rozsądnych pieniądzach, też są próbowane rzeczy. Dorf Romantik, gra planszowa, całkowicie szalony koncept na grę bez końca, bez porażki. Challengers, gra, która gra się sama, ale jednak ta gra jest tylko w trochę innym miejscu niż się spodziewamy. To były w ostatnich 2 latach dwie najbardziej innowacyjne gry według mnie, jakie się pojawiły na rynku. I to nie były gry, które się pojawiły w niszy w małym nakładzie za miliony monet, tylko od razu weszły duże wydawnictwa od razu spróbowały, duzi wydawcy z silną marką zaryzykowali, żeby wrzucić na rynek coś nowego. No ja tutaj podam przykład. I o ile Dorf Romantik wydaje mi się, że siadł, to mam takie wrażenie, że te Challengersy... Nie w Polsce. Nie w Polsce, właśnie. Za granicą bardzo dobrze, a na przykład ludzie bardzo lubią Sen, a Sen to jest tak naprawdę gra golf, która to jest gra karciana i ona jest po prostu trochę podpimpowaną grą z otwartym, już ta gra jest tak stara, że tam nie ma chyba nawet autora, więc to jest otwarta mechanika, można z niej korzystać, więc dalej się pojawiają jakieś rzeczy, które są nowoczesne albo jakieś inne, lepsze. Ja mam tutaj takie poczucie, że
to trochę tak jak z samochodem. No, możesz mieć samochód i te samochody są cały czas produkowane, są cały czas nowe i nowe stylizacje i nowe jakieś tam ulepszenia i tak dalej, i tak dalej. No można by jeździć, nie wiem, 40-letnim, już nie, kurde, 60-letnim maluchem, czy tam 50-letnim maluchem, można by, ale no człowiek też czasami chce komfortu, czasami chce wyglądu, czasami chce czegoś innego i to jest chyba kolej rzeczy, no normalna rzecz, że rzeczy będą wtórne. No. Przełomowe pomysły nie pojawiają się codziennie. Nie pojawiają się codziennie. Ale miałeś powiedzieć jeszcze o niszy. Bo tam w tym mailu był taki wątek o GameFoundzie, Kickstarterach GameFoundzie i tak dalej. Że jest, one są napompowane i tak dalej, bo ja chciałem też o tym trochę później powiedzieć, ale tam jest nisza. No. Tak, i właśnie innowacja też często pojawia się w niszach, więc na pewno są jakieś rzeczy, o których po prostu nie znamy, słyszeliśmy, nie wiemy, no. Bo był niski nakład, niskie przebicie, a jak już było, to te gry kosztowały jakieś chore pieniądze, głupie albo, pieniądze. Albo bardzo tanie, albo bardzo brzydkie, bo nie sięgnęliśmy. I to jest coś, co jakbym miał wskazać, do czego nie wzdycham z upodobaniem w naszym hobby, no to jest właśnie to. Ta mnogość. Ta mnogość, która, z której wynika, że skoro jest tak mnogo i jest konkurencja większa, to nakłady muszą być niższe i te produkty muszą być tak bardziej wycelowane w mniejsze grupy osób, które zapłacą za nie więcej pieniędzy, żeby ten biznes się spiął. Bo to nie jest gra planszowa, to nie jest gra cyfrowa, którą możesz później bez końca kopiować jako kod i sprzedawać przez internet i nigdy ci nie zabraknie egzemplarzy. No to gra planszowa musi się spiąć, że produkujemy tyle i tyle pudełek, które zajmują tyle i tyle miejsca, które trzeba w takiej i takiej wadze i czasie przewieźć z miejsca na miejsce, opłacić. No. Więc no, po raz drugi użyję tego sformułowania w tym nagraniu. Z samej natury rzeczywistości wynika to, że to są rzeczy strasznie upierdliwe. No to też tutaj do tego przeciętniaku bym powiedział. To jest trochę tak, że inaczej się patrzy na to chyba trochę z punktu widzenia... Ja inaczej na to patrzyłem zdecydowanie, jak byłem tylko biorcą. Teraz jestem też dawcą, ale i biorcą. I ja widzę, jak się te gry mają kalkulować, jak to ludzie mówią, o Boże, jak te gry są drogie, coś tam. Ja też widzę, jakie są koszty produkcji gry i wiele tych kosztów po prostu my nie widzimy, nie? Ile to kosztuje, dlaczego to tyle kosztuje i przecież to jest tylko papier i tektura i czasami jakieś drewienko, może jakiś plastik. Te dodatki, które się robią, to też trzeba pomyśleć o tym, że z punktu widzenia wydawcy, dodatki zwiększają żywotność podstawki i to też jest bardzo ważne, tak? Że jeżeli są jakieś podstawki, które sobie grałem, to dodanie nowej zawartości powoduje to, że może zmóc się zainteresowanie podstawką. No jest to niestety biznes, który nie jest tak lukratywny, jak się wszystkim wydaje. Lukratywny to właśnie są gry wideo, o których powiedziałeś, bo jak w zeszłym roku byłem na targach gier wideo, to zobaczyłem, ile hajsu mają firmy, które robią gry wideo. Tam też są ogromne koszta, tak? Ale ten hajs jest nieporównywalnie większy. Myślę, że to są rzędu na 10 razy więcej niż w planszówkach. No i to jest takie trochę, no kurczę, no to tak samo można powiedzieć, to po co pisać książki, no jak już tego nikt nie czyta, po co pisać kryminały, a z drugiej strony mamy takiego Remigiusza Mroza, który produkuje tych książek 30. To jest firma, a nie człowiek. No nie? Wiem, ale chodzi mi o to, że masz 30 książek rocznie, czy tam 15 z jego nazwiskiem i przecież co on nowego wymyśli? Co nowego zobaczymy, nie wiem, pooglądamy sobie serial taki czy owaki, one są wszystkie dosyć podobne, a takich seriali, nie wiem, Piący Przyjaciół pewnie jest mnóstwo, ale tylko Friendsy czy Big Bang Theory przeszły do jakiegoś takiego większego. Przeskoczyłeś nad How I Met Your Mother. How I Met Your Mother nie weszło w moje gusta. Ale wcześniej było Cheers. Było. Ale też masz mnóstwo innych takich, które w ogóle o nich mało kto słyszał, albo ktoś mówił, ale zobaczcie, to jest super, to jest fajniejsze, a dlaczego to nie przyszło do mainstreamu? Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kolej rzeczy. No, firmy próbują. Firmy też się muszą utrzymywać. Dużo wydawców ma też tak, że pomyślcie sobie, że dużo wydawców, które wydaje się, że są duże, to są naprawdę niewielkie firmy, które muszą wydać jeden czy dwa tytuły, żeby po prostu funkcjonować, żeby zarabiać na chleb, żeby mieć pieniądze na to, żeby mieć swoje biuro, żeby zapłacić swoim pracownikom i tak dalej. I często po prostu wyrzucają produkty, licząc, że ten produkt stanie się, nie wiem, kolejnym Doble na przykład, bo a nuż tak będzie, nie? Bo tak się może,
wydarzyć. Więc często jest też tak, że to jest po prostu kolej rzeczy, no nie wiem, no tak jak ty jesteś producentem nazwijmy to żywności. I nagle okazałoby się, że ludzie tej żywności nie jedzą. A całe szczęście. Ale załóżmy, że tej nie jedzą, no to pewnie to byś myślał, o kurwa, muszę zmienić produkcję żywności, produkować teraz inną żywność, bo to światło i ten komputer i ten mikrofon kosztują, tak? I musimy za to zapłacić, więc tak to chyba wygląda. Zgodzę się na pewno z tym, że ja też nie jestem fanem tego takiego dowalania tych gier zbędnymi rzeczami. Tu się 100% zgodzę, nie? Szczególnie, że oto teraz chciałbym się przypiąć do tego, co powiedziałeś parę chwil temu, dlaczego ludzie piszą książki. I przypiąć do tego, co ja mówiłem wcześniej, że nawet w tej największej komercji będzie jakaś iskra inspiracji i ambicji i tej szczerej po prostu takiego, szczerej chęci, że autor chce coś dać, zrobić, przekazać. To 100%, tak. To dlaczego ludzie piszą książki? Bo pisanie książki też jest autoterapeutyczne. Jest relatywnie tanie. Relatywnie. Wydanie książki jest też ważne. Znaczy, nie chodzi, właśnie, ale też nie chodzi mi w tym momencie o wydanie. Nie, jednak chodzi mi o wydanie. Relatywnie tanie chodzi mi o to, że mogę pisać sobie książkę w wolnych chwilach po godzinach, mogę też projektować grę w wolnych chwilach po godzinach, ale jak mam gotową książkę, to produkcja książki jest względnie tania, a nawet jak nie mam, mogę nie produkować książki, tylko scyfryzować ją zupełnie i ktoś sobie przeczyta na Kindlu i to będzie sobie żyło w jakiś sposób. Ten produkt trafi do odbiorcy, to dzieło, bo to brzydko mówi. Jak już zacząłem mówić o szczerych inspiracjach, to będę mówił dzieło. To dzieło autora w prosty sposób może trafić do odbiorcy bez uciążliwości. No a teraz zaprojektuj sobie grę planszową z miliardem elementów i pójść do internetu jako print and play. No super, 4 osoby zagrają i one już nie mają czasu, bo wycinają pociągi. Trochę tak, plus znajdź wydawcę, który zaryzykuje swoją kasę na to, żeby to dewelopować, wydawać, znajdź producenta, czasami nawet jak produkujesz lokalnie, to musisz to dostarczyć, zmagazynować. Ja już widziałem, pozdrawiam tutaj Adama Kropińskiego i Michała Jasieńko, widziałem już piwnice pełne gier, które się nie sprzedały, a które gdzieś tam były produkowane, więc to tak się zdarza. Ja tutaj też odwołam do tego, że ja bardzo często jeżdżę na takie właśnie, mam dużo spotkań z autorami bardzo często i widzę, że to jest takie, dużo z tych autorów ma taką czystą intencję, bardzo czystą intencję. On po prostu sobie wymyślił grę i on po prostu chce, żeby ona była wydana. I dla niego sukcesem jest wydanie, a nie... No nie wiem, ostatnio poznałem gościa, który zaprojektował SETI, czyli nową grę, którą z Czegiem będzie ten. Pan mi wytłumaczył grę. Mega miły człowiek. Jak zacząłem z nim gadać, to właśnie gościu, który po prostu grał i sobie coś tam zrobił. I okazało się, że Czech Edition wyda jego grę, jego w ogóle, jak on opadał z kim on gra, nie? Tam, że Władimir Suchy jest jego kolegą takim, którym sobie gra Vlada Chvatil i tam podaje mi całą śmietankę, wiesz, oni się tam spotykają i sobie grają w swoje prototypy. I myślę sobie, kurde, ale czat, nie? Ale musi mieć feedback zarąbisty i tak dalej, ale widziałem taką szczerą podjarkę i taką dumę z tego, że jego gra, zresztą SETI jest mega dobrą grą, bardzo mi się podobało. Chociaż moja pierwsza partia, myślałem, że zarąbę do gościa, który ze mną grał, bo nie słuchał zasad, a potem przez 2 godziny dopytywał zasady i mnie trzaskało po prostu, to bo ja chciałem zagrać w grę. Ale rozmawiałem z tym facetem, właśnie przez to, że ten gościu 2 godziny myślał swoimi ruchami i tak dalej, a rozmawiałem sobie z autorem, miałem takie, kurde, ale ten gość jest w super miejscu. On po prostu się cieszy, że jedna z największych firm na świecie, w tym momencie takich wydawców, wydała jego grę i widziałeś tą szczerą radość z tego, że tak jest, nie? A z drugiej strony gościu właśnie opowiada, wiesz, tak jak ja gram z Ciunkiem, to mówi, ja gram z Ladą, nie? I tak sobie myślę, kurde, fajnie, nie? Fajnie, że takie coś jest. No i co? To już chyba odpowiedzieliśmy na większość z tych pytań, które tam było. Tutaj jest takie pytanie kolejne, czyli jak w tym natłoku trudności, festiwalu przeciętności chce się wam dalej poszukiwać gier do grania? Czy jest to uczucie towarzyszące poznawaniu nowej gry? A może chodzi o element stylu życia, jeżdżenia na konwenty, grania, poznania ludzi, autorów i tak dalej. To jest chyba styl życia nasz już trochę, nie? To jest styl życia, tylko u mnie też praca, tylko w moim przypadku to będzie bez jeżdżenia na konwenty i tak dalej. Czyli to jest taki bardzo dziwny i hermetyczny styl życia, który kończy się na tym, że ja po prostu
do tej rzeki planszówkowej na Board Game Geeku. Ja tak wchodzę i ona mnie opływa. Dlatego Board Game Arena jest dla ciebie, to jest dobre. I dlatego Board Game Arena jest bardzo dobrą rzeczą. Ale mierzenie to też u ciebie jest to po prostu fizyczny problem. No po prostu fizyczny tak, problem. Tak, świnia musi jeść codziennie. I wydala codziennie i robi inne rzeczy codziennie. U mnie z konwentami to chyba teraz się zmieniło, bo kiedyś jeździłem po prostu, bo byłem zafascynowany tym i chłonąłem to bardzo. A teraz jest to bardziej spotkanie towarzyskie. Natomiast jakbym nie pracował w tej branży, to pewnie jeździłbym, bo chciałbym poznawać gry. Czasami wyrwać jakąś promkę, bo często na konwentach są jakieś promki. Ale też mam coraz bardziej tak, że są już takie eventy, na które chcę jeździć. Są takie eventy, na przykład Katowice, Spodek w Katowicach jest mega fajną imprezą. Ale są też takie eventy, na które już bym nie chciał pojechać, nie? Pewnie bardziej bliżej mi takim planszówką w opactwie, żeby pojechać i po prostu rżnąć przez 3 dni w gry, bo to są fajne eventy, niż taki spęd pod tytułem stać w kolejce, bo chcę kupić coś grę, albo liczyć na to, że ktoś wypuszczalni odda ten jeden egzemplarz gry, która jest coś gdzieś tam. Ja przez chwilę rozpatrywałem opcję wyjechania na planszówki w Spodku, bo stwierdziłem, że to nie jest daleko, a później skleiłem, że Katowice to nie Kielce i mi się rozmyło. No ja właśnie w tym roku prawdopodobnie nie pojadę, bo właśnie życie mnie dopadło. Na zasadzie mam dzieci i psa, i ten pies jest jakby... Dzieci jeszcze jest małym problemem, ale pies stał się, jest jakimś tam małym, wtórnym problemem. No i co jeszcze? Ja bardzo lubię też poznawać ludzi i teraz bardzo właśnie podoba mi się ta część mojej pracy jeszcze dotycząca spotykania autorów. Bardzo dużo teraz właśnie w tamtym roku udało mi się być na dwóch czy takich imprezach, które są tylko skierowane dla autorów. W Polsce jest taki konwent, który nazywa się Designer Camp i pamiętam, jak na Designer Camp pojechałem pierwszy raz 5 lat temu i jak się zmieniło w ogóle ta formuła, ten tryb, te prototypy, które są pokazywane, jak to jest polepszone, jak to się ulepszyło w stosunku do tego, co było kiedyś, więc muszę powiedzieć, że to jest na przykład ta fajna część tej pracy, takie właśnie poznawanie ludzi, gadanie z nimi, często jest to ciężkie gadanie, często ktoś jest przekonany, że no przecież to skid, no. A ty mówisz mu, stary, ale zrobiłeś tajniaków, tylko, nie wiem, nie leży 25 kart, tylko leży 12 i 6 innych, nie? I ciężko czasami z tymi ludźmi gadać, ale dalej jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Także w sumie, Rafale, drogi, dziękujemy za tego maila, bo to był spoko mail. Przepraszamy, że musiałeś czekać miesiąc na odpowiedź. Ale zobacz, jak czas jest względny. Dla mnie to były tylko 2 dni, bo wczoraj się dowiedziałem. Tak, bo jak jeszcze zostawiłem go otwartego, żebyś widział, że on jest otwarty i żebyś zwrócił uwagę. Więc co możemy powiedzieć? No ja myślę, że będziemy po prostu dalej grać w gry. Dalej będziemy grać w nowości. Ja tutaj bardzo pozdrawiam też Przemka Wojtkowiaka, z którym jeżdżę często na jakieś konwenty. To jest gościu, z którym potrafię zagrać na konwencie 35-36 gier, bo gramy, bo tego nie graliśmy. I to jest po prostu też taka, chyba wydaje mi się, taka potrzeba poznawania cały czas, potrzeba poznawania. No tak jakby powiedzieć, chyba nie chciałbym być w takim marazmie pod tytułem, co robi twój ojciec? No siedzi przed telewizorem i cały czas ogląda wiadomości. I to wszystko, a może wiadomości to nie, ale cały czas ogląda powtórkę swojego ulubionego serialu. No, ja lubię grać w gry, które jakby lubimy grać. Ale dalej lubię też poznawać nowe rzeczy. Bo może będzie jakaś lepsza. Bo może będzie jakaś lepsza, albo, nie wiem, wydarzy się coś fajnego podczas tej gry. No, zdarzają się różne rzeczy. Także chyba, mam nadzieję, że wyczerpująco, nie wiem ile to trwało, wyczerpująco odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. No, odcinek dygresyjny 53 minuty widzę. Bardzo dobrze nam poszło. Także pozdrawiam cię bardzo mocno, Rafale, a do was takie pytanie w sumie. No to czemu wygrać się w gry? Czemu chcecie je poznawać? Albo... Może chcecie, inaczej, może chcecie zadać nam jakieś pytanie, które wam wyrosło z tych naszych odpowiedzi, bo nagranie takiego odcinka też jest takim pewnym refreshem w stosunku do tego, co my robimy, czyli nagrywamy te recenzje. No i jesteśmy ciekawi waszych opinii po prostu, nie? Tak mi się wydaje. Tak, i ja wracam teraz w swój tryb introwertyczny. Dobra, to tyle od nas w takim razie. Dziękuję wam za posłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam was bardzo mocno. Mówi dla was Czuniek i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.